Sedno projektu Tęcza znajduje się zupełnie troszeczkę kawałek dalej niż blok w Sopocie, a mianowicie na Wigrach, gdzie po raz pierwszy zaistniała tęcza. W tamtym układzie, gdzie w ogóle zaproponowałam takie działanie, powstała w ramach Flower Power w Domu Pracy Twórczej na Wigrach, to jest za Suwałkami, nad jednym z największych jezior, trzecim co do wielkości w Polsce. I tam się znajduje taki falsyfikat. Klasztor Ojców Kamodułów, który właściwie nie istnieje, nie działa i tam się mieścił Dom Pracy Twórczej do zeszłego roku. Sylwestra skończył swoją działalność. Mury tego klasztoru, choć były odbudowane w latach 70. PRL-u, zaczęły już się sypać, ponieważ źle zrobiono prace archeologiczne i woda rozpękała to sztuczne wzgórze. Dlatego postanowiłam wesprzeć te rozpadające się mury, ten nowy taki zabytek, nowy stary falsyfikat, podeprzeć tęczą, podeprzeć ramieniem silnym, takim silnym rusztowaniem, optymistycznym przesłaniem, że tęcza to jest symbol udanej przyszłości, czyli żeby dalej ten Dom Pracy Twórczej i to miejsce miało sens istnienia. Więc stąd się wziął w ogóle pomysł na zaistnienie tęczy ogromnej, 15-metrowej, która podpierała wigierskie mury. I stamtąd właśnie tęcza trafiła do Brukseli. Jesteśmy w trakcie przygotowywania właśnie na nią 16 tysięcy główek kwiatowych, sztucznych kwiatów. Nadziewamy je na drut. Po pierwsze, żeby spoić kwiat w całości i żeby nie fruwały jego części po Brukseli, a po drugie, że to jest też metoda na to, żeby po zapleceniu już na konstrukcję one tam zostały na dłużej, bo trudno trochę wdłubać je będzie turystom, zdobywcom jakichś pamiątek turystycznych. Tęcza się znajdzie przed wejściem do parlamentu w Brukseli, natomiast tutaj w Sopocie zaproponowałam takie wspólne działanie, ponieważ no, masa tych główek kwiatowych sama narzuca współpracę innych osób. Więc chciałam zaproponować mieszkańcom bloku współtworzenie dzieła, zakładając spółdzielnię rękodzieła artystycznego Tęcza. I każdego z 6 dni istnienia tej spółdzielni na 10. piętrze w bloku na ulicy Tatrzańskiej 2 robimy inny kolor. Dziś trafiliście na dzień drugi, podczas którego robimy kolor pomarańczowy. Jutro jest kolor żółty i w kolejności będzie zielony, niebieski i fioletowy. W niedzielę kończymy właśnie kolorem fioletowym. W ten sposób mam nadzieję, że uda się zapleść te wszystkie i przygotować te wszystkie główki do już potem zamontowania w Brukseli.